fleki, zelówki, po prostu te w tych Adidasach, gdzie są te siatki takie z przodu, z dziury robią klienci od paznokcia, bo to od palca się wyciera i to, ta siatka i później to trzeba podkleić, żeby to jak najmniej było widoczne. I tak 10 godzin dziennie. Rafał Macioch ma niewielki zakład w Jeleniej Górze i od 25 lat jest szewcem. I jak mówi, do tej pracy trzeba mieć serce, bez tego ani rusz. Ja widząc coś, ja wiem, że to daję klientowi i muszę też zrobić mu tak, żeby on był zadowolony. I wtedy u ciebie rośnie ta wartość i wtedy to podtrzymujesz i ten zawód dalej istnieje. Dobry sprzęt, wprawa w rękach to nie wszystko. Tutaj w tym zawodzie to jest tylko cierpliwość. Musi być cierpliwy, naprawdę. Mi to wychodzi bardzo fajnie. Ja już żyję świętami, bo na przykład kiedyś było coś takiego, że w święta, przed świętami tydzień to był boom roboty, naprawdę, 10-15, a w tej chwili to trzeba jechać i szukać karpia. Wszak odpowiednie zreperowanie butów czy torebki to sztuka. Żeby nie zarysować, żeby ten flek jakoś wyglądał w miarę, no bo najwięcej się zawsze robiło fleki, nie? Fleki, zelówki, ale to są inne roboty, nie? Żeby klej nie wystawał, żeby tam jak przy klejeniu, bo to ludzie na to zwracają uwagę. No ale to są teraz są takie materiały, no chciałby, żeby to było idealnie, to się nie da jak z fabryki nieraz. Jak sam mówi, szewstwo ma we krwi, a zawodu uczył się od ojca. Bardzo szybko okazało się, że jest to wyzwanie na całe życie. Był taki moment, że ojciec zaczął mnie tam szkolić, ale mówi tak, ty się nie nadajesz, ty się nie nauczysz szyć, ale ja to samoczynnie, ja po prostu patrzeniem jak to szyje, nauczyłem się szyć i mi to wychodziło. Jeżeli mi to wychodziło i wiedziałem, że se poradzę, to se poradzę. Przychodzą klienci i mówi, że kupił takiego i takiego buta za ileś tam pieniędzy, żeby mógł se kupić parę par, a okazuje się, że to jest naprawdę shit. To jest naprawdę bubel, bo te materiały te skóropodobne, one pękają na bokach. Przez lata nauczył się, że największą wartością w pracy zawodowej jest uczciwość i systematyczność. I choć jeleniogórski szewcy ma stałych klientów, to z roku na rok jest ich coraz mniej. Dobitnie pokazały to ostatnie miesiące. Czym będzie to dalej to trwało, ta pandemia, no to będzie koniec. No to tak jak mówią w telewizji, no. Będzie chyba katastrofa, no. To od nas zależy, czy zawód szewca będzie nadal potrzebny, a kontakt z fachowcem może nas nie tylko obuwiu wiele nauczyć.